Forteca Amber, położona kilkanaście kilometrów od Jaipuru, to kompleks budowli pałacowo-obronnych rozbudowanych pod koniec XVI wieku. Powstała na miejscu dawnej stolicy Rajputów, rycerskich rodów zamieszkujących środkowe i północne Indie. Fort Amber rozbudował zaufany generał cesarza Akbara, Raja Man Singh I. Rozbudowa fortecy trwała około 150 lat, począwszy od 1592 roku. Zbudowano ją na wysokim wzgórzu przy jeziorze Maota. Można tam dostać się pieszo, co jest mocno uciążliwe, zwłaszcza podczas upałów, wjechać taksówką lub na słoniach. Dla naszej grupy wybrano tę ostatnią opcję. Na dole znajduje się stacja, z której podchodzące kolejno słonie wraz z poganiaczami zabierają po dwie osoby na specjalnie przygotowane siedzenie. Słonie są pomalowane w barwne wzory, a poganiacze jednakowo ubrani w białe marynarki i czerwone turbany. Do stacji, w której siada się na te niecodzienne wierzchowce, ustawia się stale kolejka chętnych do jazdy. Załadunek przebiega sprawnie i krótko i kolejne słonie podążają do twierdzy na wzgórzu. Temu słoniowi nawet pomalowano paznokcie. Po szybkim załadunku, kołysząc się na boki, ruszamy w górę wąską drogą, na której mijają się słonie idące w dół i w górę. Słonie pracują niezwykle ciężko przez wiele godzin, wożąc turystów. Trochę żal tych zwierząt, ale dzięki nim utrzymuje się wiele rodzin poganiaczy. Z grzbietu naszych wierzchowców można podziwiać jezioro Maota i piękne ogrody wybudowane na sztucznym półwyspie. Ostatni ostry zakręt przed wjazdem do fortu. Do fortu wiedzie stosunkowo wąska brama słońca, nazwana tak z racji skierowania jej w stronę wschodzącego słońca. Była to brama dla orszaków królewskich i dygnitarzy. Na pierwszym dziedzińcu fortecy, Jaleb Ho, odbywały się parady zwycięstwa. Znajdowały się tu również stajnie i pokoje strażników fortu. Zsiadamy z grzbietów słoni na końcowej stacji. Przy bramie słońca, którą przekraczają w obu kierunkach kolejne słonie, ustawiono stare armaty. Naprzeciw bramy słońca znajduje się brama księżycowa. Do dalszej części pałacu prowadzi lwia brama pokryta obficie freskami. Podobnie jak inne bramy, i ta jest zygzakowata, aby utrudnić ewentualnie wdarcie się do tej najbardziej strzeżonej części. Za bramą jest jeszcze część publiczna z dziedzińcem i znaną z innych pałaców salą posiedzeń publicznych Diwan-i-Am. Doskonale widoczny jest z tego miejsca pierwszy dziedziniec z bramami słońca i księżyca. Diwan-i-Am zbudowany jest z dwóch rzędów kolumn na podniesionej platformie. 27 kolumn posiada kapitele w postaci słonia trzymającego lotę. Odbywało się tu publiczne wysłuchanie skarg i petycji mieszkańców. Znajduje się tu jeszcze m.in. Hamam, czyli łaźnia turecka. Aby wejść na trzeci dziedziniec i prywatny teren Maharadży, należy przejść przez bramę Ganesh Pol. Jeszcze tylko spojrzenie na drogę słoni podążających w obu kierunkach i jezioro z ogrodem. Ta pięknie ozdobiona brama to brama Ganeshi. Legenda głosi, że gdy Bóg Siwa po długiej nieobecności powrócił do domu, był w nim nieznany mu młodzieniec. Rozwścieczony Siwa odciął mu głowę. Gdy się dowiedział od żony, że to jego syn, postanowił nadać Ganeszowi głowę pierwszego napotkanego stworzenia, a był nim słoń. Wizerunek Ganeszy oznacza, że dom jest gościnny, przyjazny i otwarty. Ciekawostką jest to, że wierzchowcem Ganeszy jest mysz. Ganesha jest uznawany również za boga obfitości i dobrobytu oraz uosabia żywotność i witalność. Być może dlatego widzimy w dekoracji bramy mnóstwo kwiatów i owoców. Te ozdoby na suficie to oryginalne malowidła z XVI wieku. Ta część pałacu pochodzi z lat 20. XVII wieku. Tu mogła przebywać tylko najbliższa rodzina Maharadży. Po lewej stronie od wejścia wznosi się pałac lustrzany Jaymandir. Otaczają go kolumny, na bazach których znajdują się marmurowe panele z reliefami. Szczególnie piękna jest płaskorzeźba z motylami. Ściany i sufity tego pałacu ozdobione są mozaikami, panelami szklanymi i lusterkami, z których odbijały się tysiące światełek po zapaleniu lampek lub świec. Jeszcze wyżej znajdują się pawilony oferujące wspaniały widok na wszystkie strony fortu. Z tego miejsca widać, że ogród obejmujący większość dziedzińca zbliżony jest wzorem do perskich dywanów. W takim ogrodzie nie mogło oczywiście zabraknąć wody, tu w pięknej gwiaździstej sadzawce. Pawilony nad dziedzińcem też są bogato zdobione ornamentyką złożoną z kwiatów i owoców. Przez ażurowe ekrany widać ostatni, czwarty dziedziniec z pałacu. Przez to okno można było natomiast zobaczyć pierwszy i drugi dziedziniec. Spacerujące tu kobiety chronione były ekranem z obu stron. Ten niewielki pawilonik oferuje najpiękniejszy widok z twierdzy na jezioro, ogród na nim i najbliższą okolicę. A do fortecy cały czas ciągną sznury słoni. Przed pałacem lustrzanym też znajdowała się płytka sadzawka z fontanną, która schładzała powietrze. Naprzeciwko pałacu luster, tuż przy ogrodzie, znajduje się pałac Sukh Niwas. Na południe od trzeciego dziedzińca znajduje się najstarsza część fortu, pałac Man Singh. Budowano go przez 25 lat, a ukończono w 1599 roku za panowania Radży Man Singha I. Pośrodku dziedzińca znajduje się pawilon, który służył do spotkań rodziny, występu recytatorów i muzyków. Te delikatne freski na różowej ścianie zdobią Zenani Deorhi, czyli apartamenty pań z rodziny królewskiej oraz konkubin. To prawdziwy labirynt wielu pokoi ze wspólnym korytarzem. A to jedna z takich komnat. Z górnej kondygnacji widać zabudowania pałacu Man Singha I. Widać stąd również mury i wieże fortu Tygrysiego, który stanowił część systemu obronnego Jaipuru. Jego budowę rozpoczęto w 1734 roku. Dwór Maharadży liczył do 200 osób, więc aby wykarmić taką liczbę ludzi, potrzebne były ogromne kotły. To repliki takich kotłów do gotowania potraw. Tu znajdował się zbiornik wody. Wychodzimy przez trójbramę, Tripolię, która prowadzi na pierwszy dziedziniec do pałacu Man Singha i Zenana Deorhi. Na grzymsach baraszkują małpy. Opuszczamy już potężne mury fortecy, schodząc pieszo.